dobry, panie Tyfono. Dzień dobry, tu Derek McCallag. Przerywamy program, żeby nam specjalne witam wiadomości. Na pewno się nie dowie. Dobra. Czy na miejsce naszego obozu dotarł dzisiaj Joshua i Kevin Spencerowie? Na pewno odwoziłem ich rano dzisiaj na autobus. Boże, musimy zrobić na policję, dziękuję. Ze szpitala psychiatrycznego w Memphis biegł dziś w południe Krasen Trifonow, nazywany przez prasę okrutnym siepaczem. Ten pochodzący z Bułgarii 38-letni mężczyzna zasłynął tym, że pracując jako drwal na terenie Stanów Zjednoczonych, zamordował siekierą, po czym skonsumował 11 swoich współpracowników. Jak podaje amerykańska policja, okrutny siepacz może ukrywać się w lasach w pobliżu Tampa. Mieszkańców tych okolic prosimy o nieopuszczanie domu bez potrzeby. Siepacz jest wśród nas. Moje ucho! Aha!